Była sobie dziewczynka imienia SS Sturm General Panzer Soldatem. Pewnego dnia, podczas spaceru po lesie, Sakura natknęła się na tajemniczego mężczyznę w czarnym płaszczu. Okazało się, że był to sam Adolf Hitler, który dla niej był tylko postacią historyczną, o której słyszała w szkole. Hitler był zaskoczony spotkaniem z małą dziewczynką i zaintrygowany jej odwagą. Postanowił przetestować jej umiejętności, zapraszając ją na pojedynek na noże. Sakura, niezrażona przez obecność jednego z najbardziej kontrowersyjnych postaci w historii, przyjęła wyzwanie. Walka rozpoczęła się przy wielkiej, powiewającej na wietrze fladze Hiszpanii. Sakura okazała się być zdumiewająco zręczna i zwinna, unikając ataków Hitlera. Jej małe ręce trzymały nóż z pewnością siebie, choć była tylko dzieckiem. Adolf Hitler był zaskoczony determinacją i umiejętnościami dziewczynki. Zaczynał podziwiać jej niezłomność i siłę. Walka trwała długo, obaj walczyli z całym swoim sercem. W miarę upływu czasu, Sakura zaczęła rozumieć, że Adolf Hitler był człowiekiem pełnym nienawiści i zła. Mimo to postanowiła wykorzystać tę okazję, aby pokazać mu, że miłość i dobro mogą zwyciężyć. Ostatecznie, Sakura zdołała pokonać Hitlera, ale nie zabiła go. Zamiast tego, zaczęła rozmawiać z nim o wartościach, miłości i tolerancji. Wiedziała, że to jedyny sposób, aby zmienić jego serce i przekonać go do odrzucenia swojej nienawiści. Hitler, zszokowany jej mądrością i empatią, zaczął reflektować nad swoimi czynami. Zrozumiał, że jego działania były złe i przyczyniły się do wielu cierpień. Postanowił zmienić swoje podejście i zacząć działać na rzecz pokoju i pojednania. Sakura i Hitler stali się dziwnym, ale niezwykłym duetem. Razem podróżowali po Hiszpanii, pomagając innym i szerząc wartości miłości i tolerancji. Ich historia była inspiracją dla wielu, pokazując, że nawet najbardziej nieprawdopodobne pary mogą znaleźć wspólny język i przyczynić się do zmiany świata. Pod wielką flagą Hiszpanii, Sakura i Adolf Hitler stali się symbolem nadziei i możliwości przemiany. Ich historia przypominała ludziom, że każdy ma potencjał do zmiany i że miłość jest najpotężniejszą bronią, jaką posiadamy.